Witam Cię serdecznie na kanale Dzieciaki Testują. Dzisiaj będzie film o przeuroczej grze z pandami w roli głównej, a jest to nowość. Gra Banda Pand i kawałki bambusa od wydawnictwa Egmont. I pierwsza rzecz, na którą pragnę zwrócić uwagę, to są karty, a właściwie ich tylna strona. Zobaczcie te pandy. No po prostu coś pięknego. To jest jedna z najpiękniejszych gier, jakie ostatnio wyszły. Jest to gra karciana, więc w zestawie mamy tylko karty z przeuroczymi pandami. Druga strona kart wygląda tak. Każda prawie tak samo, bowiem różnią się tutaj wartościami tych trzech elementów. A są to elementy, które będziemy w grze porównywać. Banda Pand jest bardzo łatwą grą, dzięki której dzieci będą rozwijać matematyczne umiejętności, porównywanie liczb, co jest większe, a co mniejsze. W zestawie mamy taką fajną, bardzo dużą i ciężką kostkę i to za jej pomocą będziemy losować, który czynnik, czyli wielkość, wagę czy bambus, będziemy porównywać. A robimy to w ten sposób, że tasujemy karty, rozkładamy je na stole mniej więcej w coś takiego. Oczywiście to koło może być większe, te karty niektóre będą tutaj całkowicie widoczne, niektóre mniej, ale to nie ma żadnego znaczenia. Pierwszy z graczy rzuca kością, wypadła nam waga i teraz każdy bierze, którą chce kartę, totalnie losową. Jeden gracz wziął tę, drugi tę, trzeci gracz bierze tę i porównujemy wagę pand. Jeszcze co istotne, wypadła nam duża waga, więc wygrywa panda, która jest cięższa. 126, 136, 130. Nie trudno zgadnąć, że ten gracz wygrywa. Gracz ten zabiera swoją kartę, jest to jego punkt, reszta kart jest odkładana na bok. Wzrost. I też mamy ten większy, bo zobaczcie, tutaj jest mniejszy, tutaj jest też mniejsza waga, jest też krótki bambus i długi bambus, więc bierzemy znowu trzy karty, jak już tutaj rozpoczęłam grę na trzech graczy, to będziemy ją kontynuować, bierzemy trzy karty i był chyba wzrost, no dobra, jest bambus, porównamy sobie bambusy, tutaj mamy 65, 21, 28, ale to miał być najkrótszy bambus, czyli wygrywa osoba, która wzięła tę kartę, ta karta wędruje do tej osoby i jest jej punktem. Gra toczy się do momentu zdobycia przez któregoś graczy określonej w instrukcji liczby punktów. Tutaj możecie podejrzeć, w grze dwuosobowej trzeba zdobyć 10 punktów, czyli 10 kart, w grze trzyosobowej 8 i tak dalej, ale mamy tutaj również wersję, właściwie dwa dodatkowe warianty. Wariant gramy do ostatniej pandy, która leży na stole, oraz wariant dla młodszych, czyli gramy w otwarte karty. Banda Pand i kawałki bambusa to przeurocza, wspaniała gra. Jak już mówiłam, bardzo łatwe zasady ona ma. Bez problemu, myślę, wytłumaczycie dzieciom, o co tutaj chodzi, jak te pandy ze sobą porównywać, a jak teraz możecie zobaczyć, każda z nich ma inną wartość. I to jest właśnie bardzo fajne w tej grze, że dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności matematyczne, czyli porównywać, co jest większe, co mniejsze, która liczba jest mniejsza, która większa i w zależności od tego, co nam wypadło na kości, czy wygrywa mniejsza wartość, czy większa, to dziecko wygra daną rundę. Karty są przewspaniałe. Ja jestem zachwycona tymi pandami. Mają przepiękne grafiki. I cóż więcej mogę Wam na temat tej gry powiedzieć? Nie jest to nowość dla nas, bowiem mechanizm z porównywaniem wartości
pewnych wartości. Występuje również w innych grach, ale nie w tak przeuroczej, przepięknej po prostu grafice. Koniecznie zajrzyjcie również do mnie na blog, w opisie do filmu jest link. Tam znajdziecie pisemną recenzję gry. Tutaj jeszcze widzicie wnętrze pudełka, jest idealne pod tę ilość, nawet troszkę większe, także wszystko się idealnie mieści. Cenę gry również sprawdzicie w opisie do filmu, tam jest link do Ceneo. Ceneo jest porównywarką cen i gdy klikniecie w ten link, od razu na samej górze zobaczycie, ile najmniej ta gra kosztuje i w którym internetowym sklepie można ją w tej cenie kupić, a w którym troszkę drożej. Te ceny czasem nieznacznie się różnią, tam groszowe czy złotówkowe sprawy, ale warto sobie zajrzeć, bo może się okazać, że gdzieś jest w mega promocji i jest dużo taniej. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam Was również do oglądania innych filmów, a filmów na moim kanale o grach, zabawkach, książkach jest naprawdę bardzo dużo. Od wielu już lat nagrywam tu dla Was i ostatnio, co przegapiłam, przekroczyliśmy liczbę 11 tysięcy subskrypcji, za co bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję. No i cóż, usłyszymy się za parę dni w kolejnej recenzji. Cześć!